Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie, mówiąc: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha. Oto słowo Pańskie. Co to jest chwast? Tak myślałem sobie. Tak naprawdę, co odróżnia taką roślinę pożyteczną, uprawną od chwastu? Chwast to jest takie ziele, takie zielsko, które blokuje wzrost innych, które zabiera wodę, energię, terytorium, przestrzeń, możliwość rozwoju. I teraz, jak spojrzymy, Jezus wyjaśnia tę przypowieść i mówi o tych dwóch rodzajach życia. O tym życiu człowieka, tylko drzewa, rośliny, pszenicy, kogoś, kto wydaje owoc, kto sam wzrastając pociąga do tego innych. Ale ten sposób, który dzisiaj Jezus piętnuje, pokazuje, obnaża wewnątrz nas tę postawę, która nam się przytrafia, bo chyba nie chcemy mieć złudzeń, że zaczniemy dzielić teraz ludzi na chwasty i pszenicę, ale te postawy są gdzieś utkwione wewnątrz nas. Mówi papież Franciszek, że każdy z nas jest taką mieszaniną światła i cienia, jasności i ciemności. I rzeczywiście, jak spojrzymy na siebie, to mamy te doświadczenia swojego życia, które mówią, no, byłem chwastem. Co to znaczy? Ograniczałem drugiego. Spójrz, zabierać komuś możliwość rozwoju, podcinać kogoś, dawać komuś taki sposób bycia, oglądu sytuacji, który może dla mnie jest wygodny, który może mi przyniesie jakąś korzyść, jakiś chwilowy wzrost, ale na końcu albo kogoś otuliliśmy takim swoim kokonem, że nie daliśmy mu wzrosnąć, nie daliśmy mu tej możliwości, żeby kiedyś się usamodzielnił, nie wypuściliśmy spod klosza własnego afektu, albo zabraliśmy drugiemu możliwość decyzji, możliwość dojścia do czegoś samemu, zabraliśmy komuś tę możliwość nawrócenia, bo można kogoś tak głęboko sądzić i dla kogoś być takim już chwastem prawdziwym, żeby myśleć, że nie, tego człowieka to ja już nawet nie sądzę, ja już jestem z nim pogodzony zupełnie. A na końcu on gdzieś jest tak bardzo na marginesie mojego życia, tak bardzo już osądzony, zaszufladkowany, skategoryzowany, że nie dajemy mu już żadnej możliwości nawrócenia. Dlatego już nawet nie mówimy, nie dlatego, że jesteśmy głęboko pojednani, tylko dlatego, że głęboko kogoś zakopaliśmy. Co jest w twoim życiu tym byciem chwastem? Komu ty zabierasz tę życiową przestrzeń, możliwość rozwoju? Może jest ktoś w twoim życiu, kto potrzebuje tego słońca, twojego dobrego słowa.
Może potrzebuje tej wody, tego, że powiesz komuś, że naprawdę jest jeszcze dla niego nadzieja. Może potrzebuje tej przestrzeni, w której usłyszę od ciebie, że może jeszcze się zmienić, może się nawrócić. Może są ci twoi najbliżsi, którzy od ciebie właśnie, ode mnie potrzebują usłyszeć, że jest ktoś, kto ich kocha takimi, jakimi są. Nie bądź chwastem. Nie zabieraj życia drugiemu. My, jako uczniowie Chrystusa, jesteśmy powołani do tego, żeby budować, żeby szukać w drugim tego, co będzie stanowić o jego wzroście. Święty Jan Paweł II, mówiąc o głoszeniu kerygmatu, o głoszeniu dobrej nowiny, mówi, że głoszenie Ewangelii zaczyna się od szukania tego odblasku dobra w człowieku, do którego chcemy mówić, tej iskry nadziei, którą chcemy rozpalić, tej perspektywy, którą chcemy przed kimś roztoczyć. Dlatego spójrzmy na nasze życie. Nie? Nie lękajmy się tego słowa. Niech ono naprawdę oceni, ocali nas od tego, żebyśmy byli żarłocznymi chwastami, którzy korzeniami, jakimiś swoimi decyzjami będą oplatać drugiego i być może przez pewien czas będziemy czuli się bezpiecznie. Ale na końcu, co sprawia, że ludzie wokół ciebie, że ty sam będziesz wzrastać w wierze? Czy ciągłe uciekanie od krzyża, uciekanie od cierpień, otaczanie kloszem, zasłanianie jak gdyby tego światła miłości Boga, które płynie nieraz przez krzyż, nieraz przez doświadczenia upokorzeń. Gdzie dzisiaj świeci to prawdziwe słońce? Gdzie jest dzisiaj ta życiodajna woda, którą my jesteśmy zaproszeni, aby dawać, aby się dzielić? Niech ta Ewangelia nam pomaga zobaczyć, do jakiego wzrostu, do jakiego szukania chwastu pośród siebie, wewnątrz siebie, pośród moich relacji zaprasza nas dzisiaj Chrystus. Bo może nie tylko o tym końcu świata, który kiedyś nadejdzie przy ponownym przyjściu Chrystusa, mówi dzisiaj to słowo. Może to jest ten twój mały koniec świata w tej konkretnej sytuacji, w tej konkretnej sprzeczce, konflikcie, kiedy coś dla ciebie się kończy. Żeby coś mogło się zacząć, żeby jakiś chwast twojego życia mógł w tobie uschnąć, a mogło wzrosnąć to, co jest Chrystusowe.